cieszymy się, że jakby ten projekt, który od początku chcieliśmy realizować, angażowania wielkich artystów do tego, by mogli rozmawiać z młodzieżą o trudnych sprawach, jakby znalazł poparcie w nowym Ministerstwie Kultury. I tym samym po raz kolejny, tym razem pięciokrotnie będziemy realizować ten projekt. Zaczynamy już teraz w maju i przez całą jesień, aż do grudnia, młodzież z naszego okręgu będzie mogła się spotykać z superartystami. W tym rozdaniu, można powiedzieć, dotykamy po raz kolejny trudnych tekstów dla młodzieży. Jakby idziemy jeszcze bardziej szeroko, bo dotykamy też tekstów frankofońskich, rozszerzamy się nie tylko na kontynent europejski, ale też wchodzimy do Kanady czy do Stanów. Zaczynamy spotkaniem z Barbarą Hanicką, która jest wspaniałą scenografką, a później chcemy, by młodzież doświadczyła, co to znaczy teatr improwizowany. I jakby pomysł jest taki, byśmy poszli krok dalej, prawda? Żeby młodzież tworzyła taką teatralną grupę szybkiego reagowania, żeby rozpalać młodzież do mówienia o problemach tu i teraz, tak jak teatr jest tu i teraz, ale nie w taki sposób koniecznie, nazwijmy to, publicystyczny. Ja wierzę od początku, że rzeczywiście teatr powinien komentować rzeczywistość, być jej jakby wyraźnym obserwatorem i komentatorem, ale z drugiej strony angażując w to język i narzędzia artystyczne. I tym samym właśnie chcemy konfrontować młodzież z tymi artystami. Ta oferta jest skierowana do szkół plastycznych, do uczniów, którzy zajmują się właśnie estetyką, scenografią, designem.